Witamy na naszym kanale. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, mamy nadzieję, że się Wam spodoba. A jeśli zaglądacie tu regularnie, jest nam bardzo miło. Tym razem kolejny odcinek ze Stambułu. Drugi dzień zaczynamy od meczetu Sulejmana Wspaniałego. Budowla uważana jest za najpiękniejszy meczet i największe osiągnięcie słynnego osmańskiego architekta Sinana. Budowa meczetu trwała zaledwie 7 lat i zakończyła się w 1557 roku. Bella wzbudza tutaj zainteresowanie, bo niedużo jest tutaj piesków jako takie domowe zwierzątka, a już na pewno niedużo jest takich małych piesków. Tak więc gdzie nie pójdziemy, to bardzo często ktoś się nią interesuje. To co widać po drugiej stronie tutaj, to jest wieża Galata. Jest to jedna z atrakcji Stambułu. Można wejść na górę i podziwiać widok na tą stronę, gdzie ja teraz właśnie stoję. Istanbul to miasto meczetów. Meczet na meczecie, jeden za drugim, dosłownie na każdym rogu. Meczety można zwiedzać w momencie, gdy nie ma tam modlitw i jest to bezpłatne. No, trzeba oczywiście być odpowiednio ubranym i nie wszędzie są takie budki jak przy meczecie błękitnym, tak więc lepiej być wyposażonym w swoje własne ubranka. Jak zapewne wiecie, cieśnina Bosfor w środku Stambułu stanowi granicę między Europą a Azją. Mimo niesprzyjającej pogody postanowiliśmy wsiąść na statek i zobaczyć Stambuł z innej perspektywy. Jest wiele firm oferujących takie wodne wycieczki, ceny są zbliżone, aczkolwiek warto się targować. My zbiliśmy 1/3 z ceny. Wiele osób z przerażeniem myśli o jeździe po Stambule, ale nie jest tak źle. Nie ma się czego bać, jedynie duże pojazdy mogą mieć kłopoty. Często gdy pojawia się znak, może być już za późno. W takich chwilach bardzo cieszymy się, że jedziemy naszym samochodem. Na szerokość jesteśmy jak samochód osobowy, tylko nieco dłuższy, mniej więcej jak kombi. Gdy jedziemy wąskimi uliczkami, możemy bez problemu manewrować. Krakowski obwarzanek w Istambule.
niestety musimy brać małą Belę na ręce, bo nie wszystkie dzikie psy są przyjazne i tu chronią swojego terytorium. Wizyta w Stambule nie byłaby pełna bez wizyty na Grand Bazaar. To ogromny kryty bazar, niestety bardzo zaniedbany, choć to akurat nam nie przeszkadzało. Przeszkadzało nam jednak to, co tam sprzedają. Pełno stoisk z podróbami starych marek, a między tymi nieliczne stragany z pamiątkami czy dywanami. Szkoda, bo to powinna być wizytówka miasta. W Stambule nieustannie byliśmy atakowani przez sprzedawców i naganiaczy. Nie tylko tu na bazarze, ale po prostu wszędzie. W innych miejscach w Turcji jest to o wiele bardziej subtelne. Sumując, Stambuł pozostawił w nas mieszane uczucia. Były rzeczy, które bardzo nam się podobały i cieszymy się, że mogliśmy to wszystko zobaczyć. Ale ogólnie nie rzucił nas na kolana. Patrząc z perspektywy dalszego zwiedzania, są w Turcji ładniejsze miasta. Zatem zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli podobał się Wam ten odcinek i informacje były przydatne, może chcecie zostawić nam napiwek. Można wesprzeć nasz kanał jednorazowo lub zostać stałym patronem. Jak to zrobić, znajdziecie w opisie. Co kraj to obyczaj. Okazuje się, że jak parking jest pełny, to wcale nie znaczy, że nie da się jeszcze wcisnąć gdzieś samochodu. Otóż tutaj właściciele zostawiają kluczyki
i pan parkingowy przestawia samochody, więc można się gdzieś tam wcisnąć, a on zablokuje, a potem przestawi, jak znowu ktoś będzie musiał wyjeżdżać. Szukaliśmy parkingu chyba z godzinę albo dłużej. Tak więc dla wszystkich właśnie, żeby było wiadomo, że po prostu trzeba przyjść na parking i się zapytać.